Cześć witajcie Dzisiaj będzie przeróbka, czy w sumie omówienie przeróbki Radia kasetowego na bluetooth Tutaj już moduł jest upakowany, wszystko jest rozkminione, przerobione To nie będzie odcinek przygodowy tak jak zwykle Nie będę tam wszystkiego rozkminiał, tylko po prostu to omówię Bo rozkwino tego to było naprawdę dużo czasu, kilka dni Robienia, myślenia, konsultowania No i właśnie, jak to jest z przeróbką takiego radia kasetowego Ogólnie i plusem i minusem jest to, że Teoretycznie może być to łatwe, może być to trudne. Jaki jest ogólnie cel? Jak podajemy kasetę, tutaj jest powiedzmy głowica, jeśli dobrze tak nazywam, te elementy, nie jestem specem. Jestem trochę za młody, żeby dość dobrze się w tych systemach audio odnajdywać bardziej w CD, to moje, moje takie czasy, wiecie, naturalne. Chociaż Walkmana, tak, Walkman. Walkmana też miałem na kasety, to pamiętam. No ale to były to, były czasy podstawówki. Dobra, pod głowicę nie da się podpiąć. Jakby to, to nie jest sygnał, który wyjmiemy gdzieś tu z głowicy jak wkładamy kasetę, to głowica odczytuje, tu się dzieje magia są różne układy scalone i później sygnał już przerobiony z kasety na prawo, lewo, gdzieś tutaj idzie i teraz to jest radio niemieckie jakieś w ogóle bardzo rzadkie poczekajcie SNR24, ja wam powiem blaupunkt nie wiem od czego to jest, jak ktoś wie może dać znać Czy to jakiś BMW, czy jakiś Mercedes, jakiś klasyk, tak mi się wydaje Blaupunkt, jakiś FTZ, numer 21 508, nie wiem coś, Made in Germany Numer tego radia też nie jest mi znany, taki no No ale jakby ktoś tam sobie chciał rozkminić Ono jest w ogóle takie stare Tu są jeszcze złączki DIN na głośniczki Widzicie, tu są cztery kanały głośnikowe na złącze DIN I podpięcie też jest na dwa takie no, po prostu dwa konektory, takie. Ludzie mówią samiczki, na przykład na te konektory, a na to mówię konektory samochodowe. Tam szerokości tych konektorów są różne. No ale to nie, nie, nie jest film o tym. Eee. Wracając do tematu. Mamy kasetę, tu się dzieje magia, mamy sygnał już przerobiony. I teraz tak. Jak już to jest właśnie radio niemieckie wracając do tego. Ja mówię, no lipa, nie? Mamy jakieś tam BN, QR, G, to jest jakiś tam orange, wiecie, żółty To są skróty, jakiś tam VI, GL, GR, BN, G, GE, to jest green chyba, tak? GN czy grun, a no, ja niemieckiego nie znam niestety, tylko angielski No, tu akurat był żółty i zielony tutaj widać, żółty i zielony, to był kanał prawy, lewy, no i masa sygnału ja zaraz wyjmę ten jakby cały napęd kasetowy i z drugiej strony były opisy co to są za sygnały także to jest plus, że się udało zrobić te sygnały i te sygnały idą na jeden, jedyny układ scalony, bo te radio jest, no, jest elektroniczne, ale ma dość mało tej elektroniki ja kiedyś przerabiałem radio na bluetootha z SATA, tole do dwójki tam było radio w pełni cyfrowe, bez kaset, tam był tor CD tor też można wykorzystać czasem AM tylko tor AM jest mono, z, po prostu z natury, bo audio, radio kiedyś służyło do komunikacji. Nikt nie myślał, że były dwa kanały, żeby tam było stereo, jakieś takie rzeczy. Więc po prostu wpinając się w tor AM mamy sygnał mono. No ale dobra, tu jest taki schemacik, tu dzięki Fabiemu udało mi się to rozkwinić, w sumie to on to pomógł mi rozkwinić, bo on się bardziej zna na takich starszych tematach, zwłaszcza audio. też na audio się nie znam za bardzo. No ale dobra, dajcie mi wyjąć ten tutaj mechanizm i pokażę wam jak to jest zrobione pod tym mechanizmem omówimy sobie te opisy, ja wam opowiem historię po prostu jak to zostało rozkminione, przerobione, jak zostało wszystko pomierzone no i zobaczycie, no że to jest takie, no to się wydaje proste na filmiku to jest tam wiecie, kilka minut, a to jest naprawdę godziny godziny siedzenia, kminienia, potem godziny upychania tego żeby to się tu zmieściło, to też była, no, ponad 8, 8 godzin roboty samego upychania było, żeby to zmieścić, żeby to ładnie wyglądało że to miało ręce i nogi, no ale dobra pokażę Wam jak to jest zrobione, tylko dajcie mi odkręcić tutaj śrubeczkę i tu jest też śrubeczka, była, powinna być, ona wszystko tutaj jest jeszcze w ogóle te radio miało uszkodzony jeden kanał, cały czas szumiał dzięki Fabiemu udało się tutaj naprawić to, namierzyć uszkodzony tranzystor na przerwę, bardzo dziwne czemu na przerwę siadł tranzystor, powiem Wam, nie mam pojęcia, ze starości jak ktoś wie, może pisać, bo transistory raczej się zwierają od jakichś przepięcia, od za dużego prądu, od za dużego no, napięcia prądu. Jakichś takich, wiecie, wartości elektrycznych się przepalają na zwarcie, a ten po prostu na otwarcie. Cuda, cuda starość, nie wiem, wy mi powiedzcie. Dobra, wyciągam ten cały mechanizm i już wam pokazuję, jak to jest zrobione tam niżej. Partnerem kanału jest PCBWay. Z okazji świątyń Nowego Roku możecie skorzystać z ich oferty i niespodzianek. Na Twitterze PCBWay znajdziecie kody rabatowe, które pozwolą Wam zaoszczędzić. Możecie też zamówić darmowy prototyp do 20 dolarów, o ile uwzględnicie świąteczną odznakę. A dla fanów quizów do wygrania płytka PCB z motywem świątecznego Mikołaja. Wystarczy odpowiedzieć na jakieś tam pytania związane z elektroniką, ale więcej szczegółów znajdziecie na stronie PCBWay dzięki za oglądanie. Uu. coś można wygrać. Dobra. Gdyby ktoś z Was takie rady kiedyś chciał takie samo przerabiać To to musi iść do góry delikatnie, bardzo ostrożnie tu Są wszystkie kable, kabelki Ono musi tak jakby wyjechać, bo tu jeszcze Od przełączania kaset te guziczki, że tak powiem Trochę przeszkadzają Okej, okay, tak to wyjeżdża I jesteśmy na kablach Tych kabli no, warto byłoby nie połamać, nie uszkodzić Pod spodem Wygląda to w taki sposób, że właśnie tutaj jest ten nasz jeden główny układ scalony. Wezmę telefon do ręki, Wam tu pokażę bardziej, tak w przestrzeni, jak to wygląda. Tylko ułożymy sobie te że żeby tu mu się nic nie stało. Wszystko zostało przerobione w taki sposób, najmniej inwazyjny, żeby jak najwięcej oryginału zostało. Tylko wpięte sygnały tam, gdzie trzeba. No i dajcie mi się tu ogarnąć. I tutaj na boczku zastosowałem stabilator właśnie napięcia 5V do naszego zasilania, naszego modułu. I też jest przykręcone, żeby się chłodził, no żeby miał masę. I masa też ma podaną, żeby te masy były. No, jak najbardziej zbliżone do siebie, jeśli chodzi o potencjał. Dobra. Telefon do ręki pokażę wam to z bliska. No i mamy nasze sygnały. Tam były opisane kolorki kabelków. A tu są napisane co, co jest za sygnał. I to jest też częściej To jakieś RS, LRA, LRR, LRN, jakieś tam MSy, TBAS. I właśnie mamy V masa, czyli no masa na. na sygnału i ogólnie masa tu też chyba była czarnym podana. Tak, to jest masa sygnału audio, żeby była inna masa sygnału audio od masy no jakby zasilania silników, tych wszystkich mechanizmów, elektro jakiś tutaj wiecie cudów niewidów. No, ale udało się li links re, rechts, czyli prawy lewy kanał tylko podając się po prostu w te kabelki. No, nie było nic nie grało, dalej było szumiało sobie radio i Wszystkie te przewody idą do wtyczki. I wszystkie te sygnały z wtyczki, przez te wszystkie zwory, rezystory, tutaj diody. Ja tam śledziłem, sobie robiłem, wiecie, mapy, jak to jest połączone. Wszystko nam szło tutaj na układ. Jest Motorola MC14066B. I tutaj jest schemat właśnie tego układu scalonego 4066. I tu są cztery, w sumie nie wiem, przerzutniki to były. Przełączniki, przerzutniki, no, jak znał, tak zwał. Tu mamy taki symbol jakby przekaźnika. nie? To po prostu są tory, które są w zależności, jakie są sygnały wejściowe, tak jest przełączany sygnał, że coś jest załączane, odpinane. No po prostu wiecie, po ścieżkach od spodu wszystko trzeba było wykminić, co gdzie idzie, jak, dlaczego. I co kiedy w jakim momencie jest. No i właśnie. Tu z pomocą przyszedł Fabi i co zostało ustalone? Zostało ustalone, że właśnie sygnał z tape, czyli z, jakby to powiedzieć, tape, no czyli kaseta, sygnał kasetowy przez kondensator przychodzi tutaj, żeby odciąć stałą składową sygnału. I tu mamy coś takiego jak PAPA, już w sumie nie pamiętam co to jest, bo to ponad tydzień było roboty przy tym radejku. Sterowanie ogólnie. Tu kilka sygnałów przychodzi i sterowanie, że po prostu nam radio mówi. Wiesz co, masz grać z kasety? I on tak przełącza te przełączniki, żeby było wyjście na kasety. I to samo wyjście, jak jest przełączone z innego toru, to bierze sygnał właśnie na przykład z radia. Problem był taki, że tu cały czas było załączone radio i pomimo podania sygnału audio nie grało te audio, więc trzeba było to jakoś przełączyć. No i tu udało się ustalić, że w momencie, gdy gra radio lub kaseta. Mamy dwa miejsca, gdzie ma być albo masa, albo plus, żeby jakby załączyć te, te nasze przełączyć kanały, tak? Żeby wejście, jakby to powiedzieć, kasetowe z radiowym na wyjście ustalić, bo wyjście cały czas jest na końcówkę mocy. Tu są dwa układy TDA 20 30 chyba. No i tu pomiędzy nie wpasowałem Bluetooth. No, ciężko to też było upchać, żeby tu miało ręce i nogi, bo tu jest dość mało miejsca w tym radyku i żeby wszystko było oryginalne, nic nie ruszone. No trzeba było się nagłowić. No, ale jak to jest zrobione. Jak mamy 8 V, 8 V jest na tej zworze. I te 8 V idzie na przełącznik. Tu jest przełącznik ARI. ARI to jest jakieś tam informacje dla kierowców drogowe, coś takiego. No raczej się tego nie używa w Polsce, Nawet nie wiem czy to działa, czy to nie działa. I żeby nie zmieniać wyglądu radia, żeby było przełączanie między kasetą, bo jak sadzimy kasetę to najczęściej jest jakaś krańcówka, jest cokolwiek co nam mówi, że kaseta jest włożona. Tu kasety nie ma. I yy, można też zrobić kasetę pustą bez taśmy, tylko wtedy cały czas te silniczki chodzą, kręcą albo wy, wy, będzie nam wykrywało, że jest brak taśmy, będzie nam wyrzucało tą kasetę. Więc jakoś trzeba załączyć mechanizm kasetowy, oszukać. Więc załączając ARI po prostu to jest przycisk, który się zwiera lub rozwiera. I bierzemy 8V, idzie na wejście przycisku ARI i z wejścia przycisku ARI mamy dalej 8V. I te 8V jest pociągnięte na zasilanie stabilizatora 5V, czyli tu jest nasz stabilizator, wejście, wyjście 5V, i z tego zasilamy moduł. Czyli gdy wybierzemy ARI, w tym momencie zaczyna być zasilany moduł dopiero bluetooth i następuje przełączenie. Ten sygnał, który my guziczkiem włączymy, idzie nam na bazę tranzystora, który zwiera do masy pin tutaj 5 i 6, czyli on nam wyzwala te dwa przełączniki, żeby przemienić kanały, które przychodziły, że no właśnie ma nie grać radio tylko ma grać kaseta i też ten sygnał wysoki idzie tutaj, a na te przełączniki bo też te dwa przełączniki tutaj A1 i A4 to było sterowanie tym, że żeby grała kaseta w jednym miejscu ma być plus i masa no więc to udało się zrealizować przełączenie działa, ja zaraz, ja zaraz wam pokażę jak to działa czy tu jeszcze jest cokolwiek ważnego od tej strony no, nie wydaje mi się. Tu jest właśnie tranzystor, ten, który przełącza. E, za przełącznikiem Ali to 8V jest na bazie i ta baza nam po prostu przełącza też właśnie sygnały fioletowy i niebieski, który to są, czekajcie, to, czy to są stąd? Tak, to były sygnały, które szły w tej gałęzi do naszego tutaj e, modułu. Nie, e, ten niebieski, tak, on szedł na. Czekajcie, gdzie to szło? Na, na pin 12, który jest zwarty razem z 13, no już kurde powiem Wam, naprawdę nie pamiętam. Dużo tu było szukania, rzeźbienia, no ale się niestety, znaczy niestety, niestety, niestety się udało. Na szczęście się udało. Mam nadzieję, że właściciel będzie zadowolony. A teraz ja to Radejko zaraz załączę, włączę i pokażę Wam, jak gra. Tu jeszcze od spodu Wam pokażę Radejko w oryginalnej formie. Tak to wszystko, jak oryginalnie było, tak jest zachowane. Tutaj nic nie było robione. Także mogę klapeczkę zakładać. A z przeróbek jeszcze to moduł Bluetooth musiałem przyrobić. Musiałem zdjąć gniazdo mikro-USB, nie będzie używanej, tak? I też gniazdo słuchawkowe, bo by tam się nie zmieściło. I po zdjęciu gniazda słuchawkowego moduł przestał działać, mówię o co chodzi. Tu jest ten jakby system przełączników, że jak się wsada jacka on nam przełącza te kanały. Tutaj są, wiecie, piny. Trzeba było zewrzeć te dwa piny, oraz po prawej stronie też te dwa górne piny na płytce tam musiałem zewrzeć, żeby był po prostu. Zmostkowany sygnał, wybrany na to, że ma brać sygnał właśnie z tych tutaj padów wprowadzania sygnału. No, sygnału audio, nie? Także taka została zastosowana przeróbeczka, żeby tam wszystko się zmieściło. Jest przykręcone elegancko na śrubkę. Żadne kleje, żeby nic tu nie odpadło, żeby wszystko było bezpieczne, żeby tu się nic nie wydarzyło nigdy. Klej najlepiej trzyma, jak kleju nie ma. Czyli po prostu kleju nie używamy. Dobra, składam i pokazuję wam, jak to gra. Dobrze, to trzeba jak to po podłączyć. Jest zebrany UKF, yy, szumi radio, tak? Przełączamy na ARI. To był dźwięk z modułu. No i Sparuj nowe urządzenie. On tu nam wyszukuje yy, no, dostępne urządzenia w pobliżu. O, XWF, tak? XFW Bluetooth. Łączymy story połączeń nie wiem no ale było tak klik klik połączyło się no i leci nam z tego głośniczka można ściszać w telefonie działa ściszanie radia wszystkie funkcje jakieś tam wiecie wszystkie te ekwalizery gdyby były Gdyby były wszystkie equalizery, to one by działały tak jak trzeba, nie? Bo gdybyśmy się wpięli na z tyłu, gdzieś na sztywno, tutaj, to nie działałoby ściszanie radia, nie działałoby to. Więc dlatego to było tak trudne, żeby to przerobić, żeby to wszystko szło przez oryginalne tory radiowe, nie? No, działa ściszanie tutaj. Jedynie ten moduł nie obsługuje połączeń audio. Czasami tak mi się wydawało. Na, na, na tym moim telefonie, jak ktoś dzwoni, to wyłącza muzykę z radia, odbiera się na telefonie, nie? Ale nie testowałem tych modułów tak dokładnie, więc. Działa! No. Jest minimalny przydźwięk, no to jest normalne, bo te moduły bez żadnego dźwięku, one no minimalnie troszeczkę delikatnie, tam słychać takie tyk 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 Jak tylko zaczyna grać muzyka, to ten szum znika. Więc tak to jest, to jest norma, no ale według mnie. Oryginalny wygląd, wygląd radia został zachowany. Eleganckie przełączanie. Wiecie, tym przełącznikiem trzeba pokazać, jak to działa. Jak teraz tak gra sobie z telefonu. Włączymy. Leci tutaj z głośniczka. Przełączamy na Ari. Cyk, pik, przełączy się zaraz. I już leci z tego głośnika. Także automatyzacja. Nie chcemy, rozłączamy telefon. Wiecie, ściszamy, włączamy. Wszystko. Także według mnie, właściciel tego radyka będzie zadowolony. Ja też jestem zadowolony. Udało się kolejne radyjko przerobione. No i co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mimo, że był taki dość szybki, chaotyczny powiedzmy, ale to chyba u mnie standard. Macie jakieś pytania piszcie. Często właśnie na maila przychodzą zapytania, czy przerobię jakieś radio. No, mówisz, to jest mega czasochłodne, mega ten. Teraz też tak ciężej z czasem, ciężej ze wszystkim. No, ale staram się. Jak widać, też mnie trochę nie było. No, ale cóż. Dzięki Fabi. Koniecznie sprawdźcie jego kanał. Jeśli was jarają takie rzeczy, to jego, jego materiały na pewno też was jakby no będą interesowały. I ja się cieszę, że mam takich kolegów, że jak, jak nie, nie mogę, to pomogą. Jak oni nie mogą, ja też bardzo chętnie pomogę. I o to chyba w życiu chodzi, żeby sobie nawzajem pomagać, żeby was, zwłaszcza jako fachowcy, a nie jeden na drugiego gadać, upanie kto tak panu. No, jak macie jakieś przemyślenia na ten temat, chętnie poczytam w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. Możeś mieć szybko, to w programie działa, jemu uczestnie mu chwała, żadnej musterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę, ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.